Dobry wieczór Państwu. Będziemy zaczynać. Witamy na kolejnym spotkaniu z nową książką. Chociaż to już nie jest premiera, bo książka od kilku tygodni jest na rynku i o tym też na pewno porozmawiamy. Ta książka nosi tytuł Panna dr Sadowska i autorem jest Wojciech Szot. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Teraz te wyjątki odnaski, które Państwo słyszą, mówię do uczestników obserwatorów transmisji online. Wzięły się stąd, że nie wszyscy posłuchali nawoływań Wojtka i jednak mimo, że prosił, żeby raczej oglądać niż przychodzić, to Państwo przyszli, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, że jesteście tutaj z nami i dostajemy wsparcie takie wizualne i bardzo nam jest miło. Jest z nami także Katarzyna Herman. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Katarzyna Herman przeczyta dzisiaj trzy fragmenty Panny dr Sadowskiej. I zanim przejdziemy do słuchania i rozmowy, to chciałem tylko powiedzieć, że ostatnią częścią naszego spotkania będą pytania. I Wojtek wpadł na taki pomysł, że ponieważ tutaj osoby, które współpracują z nami przy przygotowywaniu tego spotkania mają kontakt z Facebookiem, to bardzo chętnie spiszą pytania i przekażą je nam później w formie werbalnej. Dziękuję bardzo, byśmy mogli je Wojtkowi zadać. I Państwo, którzy są z nami tutaj na sali, w Faktycznym Domu Kultury, też mogą te pytania wpisywać w transmisji na Facebooku. Tak może będzie łatwiej, bo wiadomo, że i tak czasami sięgamy w stronę telefonu, więc nikt się nie obrazi. To zanim zaczniemy rozmowę, chętnie byśmy posłuchali pierwszego fragmentu. Po sali sądowej musiał rozejść się szum, gdy doktor Zofia Sadowska oświadczyła. Zarzut uprawiania miłości lesbijskiej nie jest hańbiący. Jej homoseksualizm potwierdzili rzeczoznawca i sąd powszechny. Wreszcie ona sama w ostatnim słowie. To, że jest homoseksualistką czynną, przyznali sędzia referent Sądu Państwowego i Sąd Naczelny Izby Lekarskiej, który orzekł, że jest winną nadużywania stanowiska lekarza celem wciągania kobiet do swych praktyk miłosnych i winną demoralizującego wpływu na otoczenie w związku z jej homoseksualizmem, niegodnego lekarza. Pierwsza w Imperium Rosyjskim polska lekarka z doktoratem, zaangażowana feministka, działaczka społeczna, zacięta polemistka, jedna z pionierek kobiecego automobilizmu, być może też bezlitosna kamieniczniczka. Nieposkromione zachcianki zaprowadziły tę kobietę tak daleko, a wiedza jej i fach dały jej tak niebezpieczną broń w rękę, że obowiązkiem było uczynić ją nieszkodliwą. Została oskarżona przez brukowce, występujące w obronie moralnego zdrowia narodu, o to, że idąc w ślady Safony, hołdowała miłości lesbijskiej. Prasa chciała chronić naród przed zgnilizną, walczyć z szatanem namiętności. Narodowi zagroziła mierząca 161 cm kurpulentna kobieta ubrana w garnitur. Nosiła wąski, niedokładnie zawiązany krawat, a na nosie binokle. Mówiono, że nie rozstawała się ze szpicrutą. Dokonała rzeczy niezwykłych. Poszła do Piłsudskiego upomnieć się o prawa wyborcze kobiet. Wystartowała w wyborach do Warszawskiej Rady Miasta. Kupiła kopalnię ropy naftowej. Na wakacje podobno pojechała do Afryki. Wyrobiła licencję sportową i brała udział w zawodach samochodowych. Podczas powstania warszawskiego ofiarnie pomogła brzemiennej żonie przyjaciela. Ufundowała stypendium dla zdolnych studentek medycyny. Była tak barwną osobowością ówczesnej Warszawy, że magazyny satyryczne chciały budować pomnik ku czci i chwale bohaterki tylu nieszlachetnych intryg i opowiadań pani doktorowi Zofii Sadowskiej, która zapytała sąd, czyż próg cudzej sypialni nie jest miejscem, w którym zatrzymać się powinno argusowe oko władzy dyscyplinarnej? Wyrok w procesie, w którym walczyła o dobre imię, gazeta podała do wiadomości publicznej w specjalnym dodatku. Kolejnym wydarzeniem uhonorowanym w ten sposób był dwa lata później wybór Ignacego Mościckiego na prezydenta. A jednak wymazano ją z polskiej historii. Nie pojawiała się ani w pamiętnikach, ani we wspomnieniach. Przypomnieli ją dopiero działacze i działaczki ruchu równościowego w XXI wieku.
Kurier czerwony. Każde zdrowe społeczeństwo na wszelki czyn zwyrodniały, zaczepny powinno odpowiedzieć czynem społecznym i odpornym. Historia długo była odporna na Zofię Sadowską. Bardzo dziękujemy. To jest początek książki Panna doktor Sadowska. Książki, która się ukazała, miała swoją prapremierę na festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie przed miesiącem i od tego czasu wydarzyło się w naszym kraju bardzo wiele rzeczy, które też być może każą patrzeć na tę książkę, na opowieść, którą Wojtek dla nas przygotował trochę inaczej niż być może wielu z nas zakładało, kiedy o książce się dowiedzieliśmy, że się ukaże. Ale o tym za chwilę. Na początek to chciałem Cię zapytać o to, do czego Ci się Zofia Sadowska przydała? Zaskakująco do bardzo wielu rzeczy, żeby rozpoznać to, jak indolentnie piszę, jak w ogóle myślę o konstruowaniu biografii na pewno. Do takiego dojrzewania troszeczkę do samej książki, ale też do rozpoznawania różnych własnych ograniczeń i takich różnych własnych gdzieś tam problemów właśnie na styku tego, że no jestem nieheteroseksualnym mężczyzną, który próbuje napisać coś o nieheteroseksualnej kobiecie i musi to w jakiś sposób napisać, więc taki namysł nad tym, jak to w ogóle napisać i jak to w ogóle opowiadać, to stał za tym, tak? Że ja tego też rozpoznawałem w trakcie pisania, czy już pod koniec na etapie redakcji. Więc do tych bardzo wielu rzeczy, żeby też w jakiś sposób poznać siebie, jak się okazało, chociaż to oczywiście nie było takie, że ja to wiedziałem w trakcie tego. Tak, ja to dzisiaj z jakiejś perspektywy, też perspektywy tego miesiąca opowiadania o Zofii i mówienia do Państwa na ten temat, rozpoznaję, że no tak, no jednak coś tam się zmieniało we mnie też razem z tym pisaniem, czy razem z tym poszukiwaniem, bo jak o tym mówmy, myślę, że pisanie było najkrótszym elementem tej układanki. Dobrze, to jest myślę bardzo ciekawy wątek. Nigdy o tym nie słyszałem, więc chętnie posłucham, jak zmieniał się Twój stosunek do samego siebie i do próby opowieści o Sadowskiej przez te 10 lat, bo w sumie tyle ta książka powstawała. Pierwszym materiałem, który miałem, to była prasa drukowa opowiadająca o skandalu z lat 23-24 i dość szybko się okazało, że w jednym z archiwów są akta tej sprawy sądowej, no więc ja na początku w ogóle myślałem, że ja niczego dookoła nie znajdę, że ja mam ten jakby trzon w postaci sprawy sądowej i na tym jakby zostaniemy. Więc wyobrażałem sobie to trochę jak jakiś taki pitawal trochę reporterski, co jest bardzo atrakcyjne, zwłaszcza dla czytelników, czytelniczek. No ale w trakcie pomyślałem, no dobra, to trzeba spróbować jednak odtworzyć życie. Znaczy to, że ktoś miał jakieś tam sprawy sądowe i była ona skandaliczna i była ona ważna, no to jest jedno, tak? Ale ten ktoś się gdzieś urodził, gdzieś umarł, coś robił w międzyczasie i właściwie trzeba sprawdzić, co możemy zrobić. I też to było takie moje zadanie, troszeczkę wobec samego siebie postawione, znaczy pytanie, na ile możemy napisać biografię kogokolwiek. Oczywiście Zofia Sadowska nie jest kimkolwiek, ale właściwie czy mając niewiele danych, to znaczy mając dane pod tym datę urodzenia, jakieś informacje, gdzie ktoś studiował, tak, i gdzie mógł publikować, gdzie mógł pisać, czy jesteśmy w stanie pozbierać te informacje, no bo źródła jakby archiwa to jest taki gigantyczny, tak, są gigantyczne ilość metrów bieżących akt i teraz trzeba ponieść do kłębka dotrzeć, a raczej z tego kłębka znaleźć jakieś tam niteczki prowadzące do pojedynczych informacji. A więc tak właściwie tak krążyłem w labiryncie. Krążyłeś w labiryncie, a jak zmieniało się, będę jeszcze dążył ten wątek, bo myślę, że jest interesujący, twoje własne podejście do tego, jak i dla kogo chcesz to napisać. Znaczy dla kogo chcę to napisać, to się akurat nigdy nie zmieniało, to znaczy dla czytelników i czytelniczym jest wszystko jedno, kim oni będą, jakby tak, ja o tym nie myślę, ale moje podejście, wiesz, no, był 2010-2011 rok, ja byłem 24-letnim szczylem i aktualnie jestem 34-letnim szczylem. Coś tam się zmieniło, tak? W międzyczasie bardzo wiele rzeczy się pojawiło, tak? Dzisiaj mamy trzecią rocznicę mitu na przykład. No to
gdzieś tam jednak różne rzeczy w człowieku się zmieniały, tak? Ja zresztą sam siebie też inaczej dzisiaj już określam, jakoś są osoby inaczej myślę, więc to wszystko wpływało na mnie. Ja odkrywałem, w jaki sposób mój język ulega różnym strukturom językowym. Już nie mówiąc o takiej autohomofobicznej, lesfobicznej, mizoginistycznej, niefeministycznej i tak dalej. To przez 10 lat człowiek się zmienia i człowiek, który myśli, a do tego jednak staram się uważać, musi myśleć też nad tym, uczyć się zmiany tego, jak mówi, jak się wyraża, dostosowując się do aktualnej wrażliwości i potrzeb tego społeczeństwa. Tak? Przecież w 2010 roku my byśmy rozmawialiśmy zresztą o osobach queer, tak? Ale my nie mieliśmy sytuacji, że musimy się natychmiast po prostu nauczyć, jak do kogoś mówić. To znaczy, dość prosta sprawa, po prostu mówmy tak, jak ten ktoś chce. Ale to są rzeczy, które się cały czas uczymy i my nie możemy udawać, że w 2010 roku byliśmy tak samo mądrzy jak teraz. No nie, my byliśmy dużo głupsi, więc jakby ja byłem dużo głupszy, dużo głupszy. A ile było wersji książki? W wersji książki było kilka rzeczywiście. Pierwszą taką ohydną wręcz wersję książki, czy to obecny na sali Michał Olech. Ona tam zawierała bardzo, bardzo dużo różnych niepotrzebnych informacji, bardzo dużo różnych danych, które nikomu oprócz mnie radości nie sprawiały i pewnie nie sprawią. Ale to było też pisane tam przez kilka lat właśnie do biegu właściwie. Jak się tutaj znalazło, to się dopisywało jakieś informacje, więc pierwszy był Michał, który to przeczytał, odrzucił ziarno od plew. Później ja w międzyczasie dopisałem swoją kolejną działkę, no bo się wziąłem i znowu usiadłem na rok chyba do pracy nad tym. No i kolejna wersja już z moimi dopiskami poszła do Julianny Jonek-Springer z Dowodów na istnienie. No i wtedy się zaczęło. Wtedy się zaczęła właściwie zajęcia z obróbki i skrawania tego. Bardzo fajne, muszę powiedzieć. Mi się bardzo podobało. Więc wersji było na pewno na dwie takie podstawowe wersje. Wypadkowa tego po właśnie tych wszystkich obróbkach i skrawaniach jest w wersji właśnie, już to Państwo widzą. A co było najfajniejsze w tych zajęciach z obróbki i skrawania? Kłótnie, takie konstruktywne, albo i całkiem niekonstruktywne kłótnie, kiedy nagle dostaję takie cudowne komentarze, że ten fragment nie jest dla czytelnika sexy w ogóle. Ja mówię, ale jest, no ale nie jest. No i tak się, ale ja się nie przerzucam za dużo, bo ja bardzo ufam osobom, z którymi pracuję. Jeżeli już z kimś pracuję, ja jestem raczej indywidualistą, więc jeżeli już z kimś pracuję, to wierzę, że pracuję z osobami najlepszymi, ja im ufam. Bo to jest jak z lekarzem, jeśli idzie do lekarza, to muszę ufać. Z redaktorem, redaktorką jest tak samo, więc na pewno no, te kłótnie, te ścinanie tego, zobaczenie też, jak można ten tekst oczywiście inaczej podać. A chociaż oczywiście to ja też wiedziałem od początku, że każdy tekst można troszeczkę pomanipulować i można pozmieniać akcenty i tak dalej. Zrobiłem taki moment, kiedy pamiętam, miałem ten wstęp właśnie, który tutaj Katarzyna Hetman przeczytała przed chwilą pięknie. Ja go napisałem równie pięknie, aż tak pięknie, że zrobiłem parodię Hanny Kral, chyba się w końcu okazało. I odesłała mi go Julia z hasłem, nie, to nie jest Polska Szkoła Reportażu, to jest parodia Polskiej Szkoły Reportażu, ale tak bardzo chciałem taki ładny, wysmakowany wstęp, więc no też fajne takie zabawy po prostu, które można było robić. A mogę zadać pytanie też? A powiedz mi, a jak mówisz, że dwie zupełnie inne wersje, pierwsza ohydna, to chodzi o to, że ta pierwsza była bardzo przegadana, rozumiem? Czy miało to też inną jakąś strukturę, jakiś był inny pomysł, ta książka przebudowała się zupełnie? Wiesz, ja miałem, to są bardzo dużo różnych cytatów i... tak, właściwie to było takie życie Zofii przed procesem, proces i później życie po procesie. Tych cytatów, z tego względu, że książka rzeczywiście składa się z bardzo dużej ilości cytatów, ponieważ ja chciałem pokazać już, jak zrobiłem tą swoją robotę w archiwach, odsiedziałem swoje, przepisałem swoje, to też chciałem to pokazać, bo ten język, jakby język, sposoby mówienia i tak dalej jest bardzo ciekawy, no ale można to trochę skrócić, znaczy nie torturować czytelnika, czytelniczka aż taką ilością danych i taką ilością tych cytatów, więc no to poszło bardzo mocno, zostało skrócone. Czyli jeden mimo tego, że... przepraszam, wcinam ci się to. Spokojnie, ja chętnie przeczytam jakiś fragment. Trzeci fragment ja czytam. To, tak.
to mimo tego, że tutaj w tym wstępie było, że gdzieś przepadła i zniknęła i schowano ją pod dywan, to jednak tych materiałów było dużo, tak? Czy ty... One, może nawet nie tyle, że było ich dużo, co one były dość długie czasem. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o proces, ale też ja bardzo dużo rzeczy dokładam do tej książki. Dokładam taką wiedzę o seksuologii, wiedzę o seksualności właściwie na początku XX wieku, więc ja przez cały czas szukałem takiej odpowiedzi na pytanie, co człowiek w 23-24 roku, taki chodzący sobie po ulicy, nieuprzywilejowany, wiedział o nieheteronormatywnej seksualności, co mógł wiedzieć, jakie miał źródła wiedzy i co mógł wiedzieć. No i jak to śledziłem jeszcze obok, no to obok śledzenia mojej bohaterki, no to śledziłem różne dyskusje, które wtedy właśnie były wokół nienormatywnej seksualności. No i te cytaty są tak pasjonujące, one są tak piękne, czasem tak głupie, czasem tak rozczulające, naiwne, a czasem wredne i chamskie, że no bardzo chciałem je podać w ilościach obszernych, no ale to jest tak, jak to, no nie można im przekarmiać czytelnika czytelniczki. Może od razu powiedzmy tym spośród Państwa, którzy książki jeszcze nie czytali i być może Kasia też tego nie wie, więc to jest bardzo interesująca historia o tym, że znalazły się dobre dusze, które pomogły Ci w zdobywaniu materiałów, na przykład w Petersburgu, a przecież nie musiały. No właściwie pomagać nikt nie musi, nie ma obowiązku pomagania takiego a priorycznego. Tak, Igor z Petersburga, Igor Homar, który się pojawił nagle przez w ogóle przypadek, znaczy on napisał do mnie z tego Petersburga. On napisał do mnie z tego Petersburga, pytanie było tam dotyczyło rodziny Kierbedziów akurat, bo jakieś tam materiały miałem na ich temat. No i to zaczęliśmy od słowa do słowa, nagle ja tutaj mówię, że ja szkołę sadowską. A się zajmuje właśnie, że byśmy poszukali jeszcze po rosyjsku, jakbym pomógł, że pomogę z materiałami tutaj. No i tak się żeśmy wymienili wiedzą, tak? A okazało się, że Igor leci do Moskwy, do archiwum w Moskwie i może mi tam wyciągnąć jakieś dane, które się nagle znalazły, akta. Dzięki Igorowi właśnie jest ta okładka, ponieważ to są akta policji petersburskiej, które są w archiwum w Moskwie. Więc no to jest taka zadziwiająca historia rzeczywiście Rosjanina, który nauczył się polskiego po to, żeby w Petersburgu upamiętnić rodzinę Kierbedziów. O, właściwie to jest taki jego główny cel. A, no, jest informatykiem, gdzie mają bardzo różne cele w życiu i ten jego cel jest absolutnie fantastyczny. I oczywiście w trakcie pracy pojawiało się trochę szaleńców, mężczyzn i kobiet, które pomagały mi tak w wynajdywaniu materiałów, coś tam podpowiadały, ale też muszę przyznać, że bez przesady, to znaczy nie będę tworzył takiej opowieści, że to ja wszyscy mi tak strasznie pomagali. Nie, polska rzeczywistość naukowa, badawcza, w humanistyce, ale nie tylko, jest taka, że raczej ludzie nie dzielą się swoimi informacjami, gdybyśmy może na porównanie, gdyby tak dzisiaj medycyna szukała szczepionki na koronawirusa, jak u nas wygląda otwartość w te dźwięki to tajfun, ktoś się troszeczkę tutaj wierci, gdyby medycyna szukała szczepionki na koronawirusa w taki sposób, jak polska nauka humanistyka jest otwarta, no to w 2050 roku może byśmy myśleli o jakimś pierwszym etapie badań nad szczepionką. No nie ma otwartości, jakby wszyscy trzymają swoje temaciki jakby u siebie, nikt nie chce o tym rozmawiać, wszyscy się boją, że zaraz ktoś nie podpierdoli temat, więc jakby nie, to w ogóle jest jakiś kosmos, tak? Jakby ja jestem życzony do pracy na open source, a w polskiej nauce to ja pracuję po prostu z ludźmi, z którymi nie da się od nich nic wyciągnąć, więc jakby... Nie, to takie pomaganie, to jest kilku cudownych ludzi, którzy mi pomogli, ale jest też dziesiątki ludzi, którzy nie pomogli. Jak Państwo widzą, jesteśmy na żywo i nikt tego nie wytnie języka, który będziemy dzisiaj operować, więc proszę się nie dziwić, ja mam tylko taką nadzieję, właściwie nie nadzieję, tylko takie przekonanie, że w 2050 roku już nie będzie po prostu gatunku człowieka na świecie, więc może szczepionka nie będzie potrzebna, jak to tak dalej pójdzie. Nie wyłączyłem się. Ale zanim porozmawiamy o odbiorze książki i o tym, co się wydarzyło z nią i w ogóle w Polsce przez ostatni miesiąc, to chciałem jeszcze zapytać, bo pewnie są tacy, którzy słyszą o tej książce, chociaż wydaje mi się to mało prawdopodobne, ale może po raz pierwszy. To znaczy, dlaczego akurat historię sadowskiej wyłowiłeś jako temat dla swojej pierwszej pracy pisarskiej?
a nie kogoś innego albo jakieś inne zagadnienie. Właściwie to jest trochę tak, że ten temat postanowimy jako pierwszy zakończyć, bo różnymi tematami wokół historii nieheteronormatywności zajmowałem się przez cały czas, więc Zofię tak właściwie to postanowiłem pierwszą zakończyć. No a dlaczego akurat Zofia? Dlaczego akurat ta historia? Ja też myślę, że najbardziej mi zależało, jakby już tak myśląc właśnie debiutem, żeby skończyć opowieść, którą poznałem dzięki Krzysztofowi Tomasikowi i homobiografiach, żeby ją w końcu dopełnić. Tak? I tutaj jest tak najbardziej zwarty też materiał. No, Zofia Sadowska opisana właśnie w wspomnianych homobiografiach. Miała właśnie taką informację, że był proces właśnie, prasowy skandal, proces w 1924 roku, no i niewiele wiadomo więcej. Nagle się okazało, że właśnie są materiały mówiące o innych procesach, o procesie w izbie lekarskiej, którym zabrano Zofii prawo do wykonywania zawodu. Nagle się okazywało, że są kolejne materiały, no i to zaczynało być coraz bardziej pasjonujące, no ale też trzeba kiedyś zamknąć temat, tak? Jakby nie można żyć z jedną bohaterką czy jednym bohaterem za długo, no bo ile można. Chyba tyle odpowiedzi. Dobrze, przyjmujemy ją jako pełną. To teraz może zacznijmy rozmawiać o tym, jak co się wydarzyło po tym, kiedy książka się ukazała, ale myślę, że fajnym wprowadzeniem do rozmowy o tym, w jakiej rzeczywistości Sadowska trafiła do księgarni i zaczęliśmy ją czytać i o niej rozmawiać, będzie pytanie, które dotyczy jej życia. Kiedy piszesz o procesach sądowych, o tym, jak Sadowska walczy o swoje dobre imię, o prawo do wykonywania zawodu i o to wszystko, co przeciwko czemu się buntuje, to chciałem Cię zapytać o to, czy ona jakichś sojuszników miała w tej walce? Można przypuścić, że miała. Nie mam na to bardzo twardych danych, no ale kiedy w listopadzie 1923 roku w gazetach brukowych ukazują się oskarżenia Zofii Sadowskiej o lesbijskie orgie morderstwa i te wszystkie inne okropieństwa, które Państwo mogą przeczytać, Zofia Sadowska jest napisane, że w jednym z dokumentów, że była u swoich przyjaciół wierzbickich i tam desperowała tego dnia właśnie, więc no, na pewno ci wierzbiccy, czyli rodzina zamożnych architektów, którzy do początku XX wieku osiedlili się w Petersburgu, no i tam Zofia do Petersburga przyjechała studiować, więc pewnie się poznali w tej małej diasporze polskiej w Petersburgu, która liczyła około 50-60 tysięcy osób. No i oni z nią zostali tak przez cały ten czas jako przyjaciele, później właśnie Warszawy, ponieważ wierzbiccy się przeprowadzają do Warszawy oczywiście w 18 roku, tak jak cała ta Polonia wraca. Następnie odnajdują się w czasie wojny, w dokumentach po wojnie Zofia Sadowska mieszka w kamienicy wybudowanej przez wierzbickich, więc no to jest taka rodzina, która przez cały czas traktowała ją chyba jak członka rodziny. Trudnego członka rodziny, jak się później okazuje z prywatnych listów Zofii, które cytuję, ale tak, rodzina wierzbickiej na pewno była taką rodziną, grupą osób wspierających. No i ja myślę, że w ogóle członkowie i członkinie klasy, do której Zofia awansowała, czyli uprzywilejowanych, zamożnych, przedsiębiorców i rodzin ziemiańskich, że oni musieli ją wspierać z jednego powodu. Oskarżenie Zofii Sadowskiej przez brukowcy to nie było oskarżenie tylko Zofii Sadowskiej, ale to było oskarżenie też jej klasy, że jest zdegenerowana, tak? Że z tej klasy wychodzi ktoś taki, kto właśnie powoduje te morderstwa, orgie i tak dalej. Grzech, skaza Zofii Sadowskiej spada na całą grupę, z którą się zajmuje, nie tylko na nią. I oskarżenie było skierowane nie tylko wobec niej tak naprawdę. A jak wiemy, grupa, klasa musi się obronić, więc jakby to wsparcie Zofii Sadowskiej, ona niekoniecznie musiała wynikać z takich bardzo altruistycznych pobudek lubienia Zofii Sadowskiej, ale też takiej pobudki klasowej. My się musimy obronić przeciwko tym oskarżeniom prasy brukowej jako grupa, ponieważ jeżeli my nie obronimy Zofii Sadowskiej, to za chwilę znajdą kolejną ofiarę, spośród nas wyciągną kolejną osobę i będziemy napiętnowani, więc
tutaj myślę, że to było ważnym elementem w ogóle tej sprawy właśnie szukania sojuszników, sojuszniczych wokół Zofii Sadowskiej, ale no wiem, że przynajmniej dwie rodziny, właśnie Wierzbickich i rodzina Pfeifferów, to są takie rodziny, które jeszcze po wojnie przyjaźniły się z Zofią i były dla niej ważne, więc na pewno tam miała wsparcie. A czy w tych dokumentach, przede wszystkim w fragmentach wyjętych z prasy tamtego czasu, znalazły się jakieś słowa wsparcia albo zrozumienia, czy raczej to był atak, coś, co byśmy nazwali dzisiaj hejtem, a po prostu mową nienawiści w stosunku do Sadowskiej? Ja przytaczam kilka takich artykułów, rzeczywiście całkiem rozumnych osób, które zaczynają po kilku dniach tej nagonki prasowej pisać, no ale halo, czym tu się w ogóle zajmujecie? To jest jakaś nagonka właśnie, że to jest... To jest też niegodne uwagi, to też troszeczkę oczywiście z takiej homofobicznej pozycji, ale też było kilka rozumnych, tak, które pisały rzeczywiście, że no to jest jakaś rozdmuchiwana sprawa tylko po to, żeby ta prasa mogła sprzedać lepsze nakłady swoich czasopism, więc jakby pojawiły się takie bardzo pojedyncze głosy. Nawet, co ciekawe, w prasie satyrycznej troszeczkę podśmiewywano się z Ekspresu Porannego i Kuriera Czerwonego, że właśnie rozdmuchują tę sprawę ze względu właśnie na to, że no, po prostu potrzebują sprzedać nakłady. I no, to tam się pojawiały takie, ale to były bardzo nieliczne głosy. One nie umknęły mi, który przeczytał całą prasę z tego okresu, ale no czytelnikowi, czytelnicy, który wtedy kupował jeden tytuł czy dwa, jakby no to nie mieli do tego dostępu, więc raczej to umknęło. A gdybym się zapytał o to, jakim językiem pisano o Sadowskiej, za chwilę zresztą posłuchamy fragmentu książki kolejnego, no ale kiedy się czyta twoją książkę, to można odnieść wrażenie, że w dzisiejszym świecie prasa drukowa, ta, która żyje sensacją, czy to w formie papierowej, czy internetowej, to właściwie jest mały pikuś przy tym, co w latach 20. pojawiało się w prasie i języku, jakiego używano. No nie mieliśmy regulacji w ogóle poza kodeksem cywilnym, to nie mieliśmy regulacji dotyczących prasy, chociaż jak dzisiaj patrzymy na media rządowe, no to możemy sobie powiedzieć, jakby, że ma regulacje regulacjami, a rzeczywistością. No tak, oczywiście, że wtedy podawano adresy osób, o których pisano, czy to pozytywnie, czy negatywnie. Tak jakby tam pani Messalina, Messalka, adres tam wmawia się, tak? Nie podawano wieku, akurat co ciekawe. Dzisiaj się podaje wiek, kiedy się podawało adres. Nigdy nie wiadomo, co niebezpieczniejsze, ale ta prasa drukowa w tamtych czasach jednak żyła rzeczywiście fake newsem, ale takim fake newsem naprawdę ohydnym, obrzydliwym, ponieważ oni z jednego zdania czy z jednego prostego wydarzenia potrafili wykreować taką rzeczywistość, do której nikt się nie spodziewał, że będą bohaterowie i bohaterki tych opowieści. Więc ja tutaj też podaję taką historię lesbijskiego trójkąta z Łodzi i Pabianic. Brzmi on na tyle sensacyjnie, że oczywiście dwie panie, chyba będące w związku z Pabianic, szukały w Łodzi sklepu pod wynajem. Chciały tam założyć warzywniak. No i jakoś tam się pokłóciły z pośredniczką i którąś zastrzeliła. No to jest taka prosta sprawa jakby, tak? Ale w prasie drukowej z tej prostej sprawy zrobiono no taką historię miłosną, gigantyczną, zaczynającą się już naprawdę kilka lat wcześniej. Cała ta historia trwała przez kilka dni, była opisywana. No i taki piękny, lesbijski romans w ogóle opisano, właściwie dwa romanse. No fantastyczna była ta historia. No, w rzeczywistości było to bardziej brutalne, ale jakby tak, tworzono jakby całkiem inną opowieść. To jest trochę też tak, że weryfikacja tego, co piszą brukowcy przedwojenne, no to najpierw masz taką gigantyczną ilość danych, które próbujesz to weryfikować, do tego jest do zweryfikowania 15-20 informacji, nagle się okazuje tanie. No i z tego całego wielkiego samobójstwa, w którym brało udział, w ogóle była jakaś orgia, później ktoś popełnił po niej samobójstwo, okazuje się, że kogoś po prostu rower przejechał. Więc no zajmuje to bardzo dużo czasu i dostarcza bardzo wielu rozczarowań akurat badaczowi. To bardzo ładne są opowieści, a później kończą się one właśnie tym, że no, znowu ktoś nas myślał. Więc można było sobie pozwolić na bardzo dużo ze względu też na to, że tamtej prasy aż też tak nie traktowano poważnie. To znaczy, kto w nią wierzył, ten w nią wierzył, ale było to bardzo związane z klasą po prostu jakby i wiedzą. No, klasy uprzywilejowane z innym
żyjące w innym w ogóle kontekście tak naprawdę wtedy, no nie wierzyły, nie czytały tych prac, tak. Może teraz jest lepiej, patrzę na Katarzynę Herman w temacie brukowców. Ten wiek podawany to jakieś jest skandaliczny, jednak ja uważam. Ale już zawsze to jest bezpieczniejsze niż podawanie adres. Wolałabyś adres, tak? Aha, no dobrze. To teraz posłuchajmy, jak pisano o Zofii Sadowskiej. Ale ty czytasz? Nie. No, jeszcze nie, ale jak się rozkręcimy, to zobaczymy. Dobrze. Ekspres poranny. Dziwne, bardzo dziwne wieści krążyły o tym, co się dzieje po nocach w domu numer 7 przy ulicy Mazowieckiej. Przed bramą do białego rana stały tam noc w noc czarne limuzyny ze zgaszonymi latarniami, karety z śniącymi na kozłach stangretami. 17 listopada 1923 roku, sobota. Wszyscy chcą przeczytać o tajemnicy eleganckiego mieszkania przy Mazowieckiej. Dlatego nikogo nie dziwi to, że już w południe ukazuje się to druk ekspresu, który obwieszcza, że w centrum stolicy szalały w miłosnym obłędzie pod trującym czarem tajemnych narkotyków kobiety z najwytworniejszego towarzystwa, mieszkanki pałacyków z Alei Ujazdowskich, Alei Róż i tak dalej. Cała Warszawa czyta opowieść o Michale Szy. Wkrótce się okaże, że ma na nazwisko Szwajcer, obywatelu ziemskim, który z 11-letnim Pawłem i zaledwie roczną Heleną przyjechali do Warszawy, by posłać dzieci do szkół stołecznych. Nazywana przez rodziców Dodą dziewczynka raczej trafiła pod opiekę niani niż do szkoły, ale brukowce takimi detalami się nie przejmowały. Kiedy pan Szy wychodzi z domu, żeby zająć się interesami, pod kamienicę na krakowskim przedmieściu naprzeciwko Teatru Polskiego podjeżdżają dwaj czarno ubrani panowie i porywają dzieci. W ślad za samochodem udaje się wywiadowca urzędu śledczego, chociaż nie jest jasne, skąd on się tam wziął. Pościg kończy się przy łowickiej plebanii, gdzie śledczy widzi dzieci wraz z ich matką. Ze złożonych wyjaśnień wychodzi na jaw, że pan Michał zabrał je do Warszawy wbrew woli ich rodzicielki, z którą już od dość dawna nie żyje jak mąż z żoną. Powód rozstania państwa Szy jest sensacyjny. Oto pani Szy okazała się ofiarą zboczenia, choroby, była stałą klientką dr S. w domu przy ulicy Mazowieckiej. To zeznanie było właściwie pierwszym impulsem do wykrycia potwornej tajemnicy. O pomyłce nie może być mowy. Przy Mazowieckiej 7 swój gabinet ma tylko jedna dr S. Można się zastanawiać, czy sensacyjne wieści dotarły do Sadowskiej już przed południem, czy chociaż poranną kawę, o ile miała taki zwyczaj, zdołała wypić we względnym dobrym nastroju. Inżynier Zajdowski zezna wkrótce w sądzie, że tego dnia spotkał ją u Wierzbickich, przyjaciół jeszcze z czasów petersburskich, gdzie płakała, desperowała i udowadniała swoją niewinność. W Warszawie nie mówi się tego dnia o niczym innym. Plotki zawsze rozchodzą się szybko, tym bardziej jeśli dotyczą kogoś z towarzystwa. A towarzystwo bywało właśnie na Mazowieckiej, gdzie mieściły się słynna księgarnia Mortkiewicza, obrośnięta legendami ziemiańska, czy apteka prowadzona przez popularnego pieśniarza Mariana Rentgena. 17 listopada w każdym z tych miejsc rozprawia się o tym, co działo się w zaciszu gabinetu lekarskiego. Brukowiec zapewnia, że wszczęto śledztwo, a policja dysponuje, co prawda anonimowymi, doniesieniami mężów, którzy opowiadają, że ich żony po wizytach na Mazowieckiej zdradzały wyjątkowe wyczerpanie, zniechęcenie, nerwowy niepokój. A przykładne dotychczas matki stawały się kobietami przygnębionymi, zniechęconymi do rodzinnego życia. Władze policyjne wobec zupełnie nowych dla Warszawy, małego Paryża, a potwornych tajemnic, które na jaw zaczęły wychodzić, zwróciły się do kilku najpoważniejszych lekarzy z prośbą o wyjaśnienie i opinię w sprawie tej niesłychanej perwersji i zepsucia. Tak łatwo się szerzącego wśród kobiet z najwyższych stref towarzyskich. Jeden z lekarzy, powaga w świecie medycyny,
Złożył władzom obszerny memoriał, w którym szczegółowo wykłada istotę ciężkiej choroby, zboczenia, jakiemu podlega przesycone użyciem potomstwo właśnie sfer wyższych, których członkowie od lat wiodą niemoralnie rozpustne życie. Istnieją znane medycynie narkotyki, użycie których doprowadza do niesłychanego wstrząsu nerwowego, słabsze natury wprost do obłędu i szału. Ekspres poranny donosi. Oprócz tego, że miała negatywny wpływ na kobiety, dr Sadowska przyczyniła się do dwóch śmiertelnych wypadków. Według anonimowego informatora w zaciszu gabinetu lekarskiego dr S. kobiety dochodzą do jakiegoś obłędu miłosnego. Szaleją nienaturalną żądzą. Pacjentki miały znajdować się pod wpływem środków odurzających. Która bowiem z kobiet podekscytowana narkotykiem odda się raz niezdrowemu popędowi, zgubiona jest raz na zawsze dla męża, dla domu, dla świata. Nie chcemy słuchać szczegółów tak skandalicznych spraw. Chętnie zgadzamy się na to, aby zupełną tajemnicą okryte były te nikczemne brudy. Ale żądamy, aby z całą energią policja wyśledziła wszystkich, ktokolwiek w całą aferę jest wmieszany. Nie chcemy, aby Warszawa stała się wielkim bagniskiem. Apeluje redakcja Ekspresu. Bardzo dziękuję. Kiedy czytałeś te fragmenty o narkotykach, użycie których doprowadza do niesłychanego wstrząsu nerwowego, to od razu mi się przypomniały pigułki na zmianę płci, które wymyślił niedawno Rzecznik Praw Dziecka, więc myślę, że nawet język, którym się tu operuje, jest dość chwilami zbliżony, co ani nie śmieszy, ani nie cieszy, a raczej przeraża. Dobrze, to teraz o odbiorze książki i o tym, jak o niej myśli sam autor, a jak o niej myślą ci, którzy już ją przeczytali. Można się zastanawiać, jest we fragmencie, który Kasia przed chwilą czytała, a wcześniej powiedziałeś, nie mam na to twardych danych. Czy myślałeś o tej książce bardziej jako o biografii, czy o opowieści o wyimku z życia Sadowskiej, czy po prostu o zebraniu wszystkiego, czegokolwiek można się na jej temat dowiedzieć, ale jest to na tyle niepełne, że biografia i tak nie mogłaby powstać? To znaczy każdy taki podział genealogiczny, który tutaj proponuje się, czy proponuje się autorowi, jest zawsze ograniczający. Tak? Znaczy mamy biografię, mamy reportaż i udajemy przed samymi sobą, że to coś w ogóle znaczy. My ciągle mówimy, że my wiemy, co to jest biografia. Naprawdę? Ja gratuluję każdemu, kto wie, co to jest biografia. Bo ja nie wiem, czytałem w słowniku gatunków literackich i dalej uważam, że jeżeli definicja ma 6 stron, to znaczy, że jest to definicja mocno niepewna, tak? A co to jest reportaż? No, okazuje się, wystarczy popatrzeć na nominacje do nagród za tzw. reportaż literacki Nagrody Kapuścińskiego i zobaczyć, jakie teksty są tam nominowane. No, też gratuluję komuś, kto na tej podstawie będzie wiedział, co to znaczy reportaż w ogóle. Każdy taki podział jest oczywiście jest on spowodowany tym, że rynek go potrzebuje. No bo potrzebuje osadzić gdzieś na tą książkę na odpowiedniej półeczce, czy w księgarni, czy oznaczyć, otagować w księgarni internetowej. No ale to nie znaczy, że ja jako autor muszę się poddawać jakimś takim właśnie wymogom genealogicznym. No nie muszę. A oczywiście, że pierwsze podstawowe założenie to jest takie, że jeżeli się naszukałem i aszperałem, to chcę wszystko tam pokazać. No chyba to jest jakby jasne, tak? To jest moja własna przyjemność. A później moją własną przyjemnością było oglądanie, co wyskakuje z tej książki, jakby i okej, okay, na tym polega praca nad redakcją. Więc ja myślałem raczej o takim pokazaniu, czyli ja powiem szczerze, że wolałbym wobec mojej książki, żeby używano określenia esej, ale jakby napisać o niej, że to jest esej, to już widzę ten efekt rynkowy na niej. No bo to jest opowieść właściwie o bardzo różnych rzeczach. Tak? To nie jest tylko o Zofii Sadowskiej, to jest też opowieść o prasie drukowej, to jest opowieść o seksualności, o źródłach wiedzy o seksualności. To jest opowieść o nieheteronormatywności, ale głównie z punktu widzenia lesbijskiego. To jest opowieść o literaturze lesbijskiej, która wtedy powstaje. O różnych wątkach, gdzie w ogóle się pojawiają lesbijki, bo jeżeli już się gdzieś one w ogóle pojawiały, to nie było tego aż tak dużo i można było to wszystko tutaj chciać zmieścić. Więc jest to właściwie esej, który jest oparty o biografię, który wychodzi od tej biografii, ale wędruje w bardzo różne kierunki, no bo
też jakby ja bym chciał, żeby ktoś, kto to czyta, właśnie wiedział, czy zaczął zrozumieć, jak to było w tym 24 roku, jak człowiek mógł wtedy myśleć. No później ma ten wniosek, że myślał podobnie jak człowiek w 2020 roku, co jakby może demitologizuje, czy odmienia pewne nasze wyobrażenia. Czyli rozumiem, że definicja eseju zawarta w słowniku, akceptujesz ją i dlatego tak właśnie... Tak, ponieważ w słowniku terminów gatunków literackich przy eseju jest napisane, że nie wiadomo, co to jest. To faktycznie. No, każdy może powiedzieć, że napisał esej. Tak, bo właściwie wszystko jest w jakimś stopniu esejem. Znaczy jest zbiorem różnych informacji, zwłaszcza jeżeli coś jest zbiorem różnych informacji i różnych form, i przepływa pomiędzy formą, to ja mam czasem taki moment takiego wykładu paranaukowego, tak? Mam fragmenty całkiem żwawego pisania sprawy sądowej. Mam fragmenty no, takiej trochę nudnej wyliczanki, po prostu kolejnych dowcipów, ale też, która pokazuje, jaki był język tamtych czasów i jak się mówiło. No ja muszę między tymi różnymi sposobami pisania też i opowiadania przeskakiwać, żeby pokazać te różne strony tej sprawy, tak? Ja mam tam taki moment reportażu, na przykład z wyścigów automobilowych. No i to jest już fajna zabawa, ja się tam naprawdę świetnie bawiłem, no tutaj mogłem sobie popłynąć z tekstem, chociaż oczywiście starałem się tego nie zrobić. Wojtek, co już wiesz po miesiącu od ukazania się książki o przejściu na drugą stronę, czyli z bycia recenzentem i krytykiem, redaktorem, na stronę bycia tym, kogo się czyta i ocenia? Nic dobrego się nie dowiedziałem. Znaczy, potwierdzone zostały wszystkie moje intuicje, jeżeli chodzi o to, jak wygląda pisanie recenzji w Polsce. Ponieważ ja przeważnie nie czytam, jak osoba, która pisze na co dzień, zajmuje się pisaniem recenzji, to nie czytam recenzji innych ludzi, żeby się też nie inspirować za bardzo. Bo to zawsze zostaje. No, czytam recenzje, które są przepisane z opisu wydawniczego, czytam recenzje, które są przepisane z Wikipedii, dlatego nie poprawiam na Wikipedii błędów, które są, bo chcę wyłapać, kto właśnie je przepisze. A temat Sadowski czy ciebie? Sadowski, na mój temat jakoś Wikipedia na szczęście chyba milczy w tej chwili już. Więc ja znajduję tam błędy sobie w tych recenzjach. Są recenzje, w których na przykład mówi się, no, nawet bardzo poważnych tygodnikach jakby są absolutne błędy merytoryczne dotyczące mojej książki. Ktoś po prostu ewidentnie się nie przeczytał fragmentu, albo wziął inny fragment i złożył go z innym błędnie. Więc jakby no, to jest taka pierwsza rzecz, ale to jest takie potwierdzenie tego, co wiedziałem wcześniej. Potwierdziło się to, że recenzje pisane są zachowawczo, bez oceny. W większości recenzji nikt mi, nawet pozytywnie, taki dzieje, ja wiem, że one znamy pozytywne, nikt mi na przykład dobrze napisał. Mądrze, nie wiem, ciekawie, cokolwiek. Nie, tak, no to też pokazuje, tak dalej, tak dalej. No miłe, miłe, ale jakby, jakbym chciał sobie coś tatuować, to nie mam z czego. Ja bardzo mi się podoba na przykład Piotr Kofta, który jest porządnym, tak powiem, recenzentem i wie właśnie, jak na czym polega recenzja. Potrafi napisać w długim tekście, potrafi, są tam słowa ocenne, recenzja musi zawierać ocenę, to znaczy nie musi. W Polsce okazuje się, że recenzja jest właściwie opisem, tylko że jeżeli jest negatywna, to on jest troszeczkę inaczej skierowany, tak? Ale więc no, to potwierdziło te moje obserwacje, które miałem przez cały ten czas. Tak sobie ze smutkiem właściwie. Tam, gdzie wiedziałem, że będę miał dość krytyczną recenzję, to mam dość krytyczną recenzję. No jakby mówmy się szczerze, że niczego nowego nie odkryłem na ten temat. A odkryłem też to, że oczywiście dla części osób mężczyzna piszący kobiecie jest podejrzany sam siebie i ja to rozumiem jakby, bo to działa. Zostałeś oskarżony na przykład o mizoginię albo homofobię wręcz? No tak, można to odczytywać, oczywiście tam jest kłótnia, lecz można się zbierać co do niuansów w niektórych tych recenzjach, tak, ale są takie dwie jakby sugerujące takie rzeczy, więc jakby... Ale to jest okej, bo lubimy sobie tak czasem walnąć po prostu w puste. No jakby to jest okej. Ja się tym wszystkim nie bulwersuję. Wiedziałem, że lubimy czytać autorzy, którzy byli przeze mnie kiepsko ocenieni, jakby ich rodziny, a zwłaszcza podejrzewam rodziny, bo mam nadzieję, że autorzy nie mają na tyle czasu, a poprawiają swoje teksty. W tym czasie rodziny piszą negatywne komentarze. Ja mam tak bardzo ciekawe, tam głównie jedynki i piątki, tak? Jest pomiędzy większość osób, które skomentowały z jedynką, zarejestrowały się tylko po to, żeby dodać ten komentarz, więc lubimy czytać, powinno mi jakby zapłacić jakieś tantiemy od newsletterów, które będą im wysyłać, więc no, to jest fajnie, jakby to jest zemsta po prostu.
No tak, to można nazwać. No, pisanie w internecie czasem ma niskie pobudki, ale ja to rozumiem. Znaczy, nie jest to ani nowość żadna dla mnie, ani nic, co mnie jakoś by szczególnie bulwersowało. Oczywiście smuci mnie i przejmuje raczej taka prostota intelektualna niektórych tych wypowiedzi, tak? Taka nieuczciwość intelektualna, bo mnie najbardziej chyba wkurza nieuczciwość intelektualna osób, które mają się za jakby mądre, znaczące i robią rzeczy, które są moim zdaniem nieuczciwe intelektualnie i to mnie wtedy bardziej martwi, ale no, przynajmniej jest się z czym ewentualnie spierać i o czym rozmawiać, więc też jest to dobre. Ja też nie będę mówił, że napisałem jakąś niesamowicie jakąś książkę, bo to zgadzam się oczywiście, że ona jest ze względu na ten materiał, którym dysponowałem, ona jest mocno nieliteracka w wielu miejscach, bo gdybym ja ją teraz stworzył jakoś bardzo literacką, to ja bym tam tak szył po prostu, że wyszłoby jakieś ochydztwo w ogóle, którego nie dałoby się w ogóle czytać, ale no, ja rozumiem takie zapotrzebowanie na taką literaturę, więc wszystko to, z czym się spotykam po drugiej stronie, jest czymś, czego co przewidziałem wcześniej. Ja nie jestem niczym zaskoczony. To znaczy, ten rozczarowujący polski ryneczek książki jakby rozczarowuje mnie dalej, ale ja sobie w nim siedzę, więc nie, to nic nowego się nie dowiedziałem. Właściwie chyba poza tym, że rzeczywiście współczuję autorom, którzy rzeczywiście muszą 10-15 raz mówić o swojej książce, już teraz rozumiem, dlaczego jak ja z nimi rozmawiam, to oni mi mówią to samo, co mówili w wywiadzie wcześniej, który z tobą mają. I mam wywiady, które są czasem prawie identyczne, jeżeli chodzi o odpowiedzi, mimo że zadaliśmy dwa różne pytania. No to ich rozumiem, no bo ciężko jest jakby uniknąć, nie wiem, ile ja muszę pracy włożyć w to, co mówię, żeby uniknąć właśnie powtarzania się. A zdarzyło ci się świadomie lub nie popełnić we własnej książce taki błąd, którego u innych nie lubisz? Pewnie tak. Znaczy się bardzo, bardzo starałem. Ja wiedziałem, że no, to, co wam krytykuję w innych książkach, no, to ja w mojej nie powinno być, ale no, no, pewnie tak, jakby książka to jest zbiór iluś tam tysięcy znaków i ciężko być nieomylnym. Jakby w ogóle ja nie pretenduję w swoim życiu do takich rzeczy jak nieomylność, jak zawsze wiedzenie wszystkiego, niekiedy piszę. Nie, to zawsze mogą być błędy, zawsze może się coś wydarzyć. Oczywiście redakcje, osoby, które pomagały, wyłapują, ale już wiem, że walnąłem tam babola takiego, z którego nie będę dumny jakoś szczególnie, bo na przykład napisałem o tym, że osoba X, kobieta, coś tam napisałem o szukaniu drugiej połowy. Wiecie, to jest taka bzdura, że takie domy, że każdy z nas potrzebuje tej drugiej połowy. Nie, po prostu czasem niektórzy są całością i tyle. No ale gdzieś tam, bo to takie językowo siedzi na końcu języka, tak gdzieś tam napisałem o poszukiwaniu drugiej połowy. No i okej, no popełniłem błąd, bo nie pomyślałem przez chwilę. To trzeba być bardzo uważnym, zwłaszcza kiedy się pisze o osobach nieheteronormatywnych, kiedy pisze się coś, co jest jednak no, w 2020 roku, kiedy piszemy właśnie o zjawiskach i z historii, historycznych, a jednocześnie właśnie trudnych do definiowania, to musimy być bardzo uważni na język. Musimy być bardzo uważni na język, kiedy rzeczywiście jesteśmy mężczyzną piszącym o kobiecie. W ogóle pisanie o nieheteronormatywnej kobiecie, o której też niewiele wiemy tak naprawdę, bo nigdy nie mogliśmy z nią rozmawiać, bo 60 lat nie żyje. Jest dość skomplikowane językowo, więc trzeba być niesamowicie czujnym, uważnym, ale też nie można siebie torturować jakoś szczególnie za to, że się popełnia błędy, tak? No bo tak jak mówię, rzeczy z 2010 roku współcześnie musielibyśmy po prostu przepisywać. Kiedy twoja książka się ukazywała, pierwszy raz trafiła do czytelników miesiąc temu podczas festiwalu w Szczebrzeszynie. To było dzień przed zdarzeniami na Krakowskim Przedmieściu i historią z aresztowaniem i Margot, i osób, które ją wspierały. No i nagle w ciągu 2-3 dni bardzo zmieniła się też rozmowa na temat twojej książki. Mimo że kiedy doskonale to pamiętam, ona się ukazywała, już rozmawialiśmy o tym, że pewnie będą porównania z historią Sadowskiej do jej historii, z tym, czego osoby nieheteronormatywne doświadczają w Polsce w roku 2025 roku rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale po wydarzeniach na Krakowskim Przedmieściu ta książka i tematyka stała się chyba jeszcze bardziej aktualna i nagle się okazało, że rzeczywistość bardzo dogoniła historię, o której napisałeś.
A to, czy rzeczywistość dogoniła historię, to możemy się tutaj o to pospierać, ale rzeczywiście był to taki przerażający moment nagle, nawet nie aktualności tematu i tego, że tutaj wszystko będzie no, jak na dłoni widoczne, że to, co ja piszę, że tam o nadące w 24 roku, że nagle w 2020 ona jest bardzo podobna, już te mechanizmy tworzące tą nagonkę się nie zmieniły, czyli moja ukochana triada katolicyzm, patriarchat, homofobia i ta trójka klasowa nas odwiedza od tych 100 lat i teraz to jest łatwiej widoczne, to jest jakby jedno, ale drugie jest oczywiście dla książki, dla tematu i dla mnie w jakimś stopniu oczywiście jest to świetny moment po prostu, ale też każący mi opowiadać, rozmawiać o rzeczach, o których może na co dzień niekoniecznie chciałem rozmawiać, tak jakby znowu być, znowu człowiek autor staje się człowiekiem działaczem, aktywistą z tego względu, że przymusza go do tego rzeczywistość, to znaczy znowu jesteś tym, który musi dać świadectwo i to nie jest coś, na co jakoś bardzo byłem ani przygotowany, ani na co miałem ochotę w swoim życiu, bo oczywiście, że zawsze mówiłem to, co myślę dość konkretnie, no ale nagle muszę stawać przed ludźmi i o tym opowiadać, więc no, ja się na to nie do końca pisałem, pisząc książkę o Zofii Sadowskiej, a teraz się okazuje, że właśnie też o takich rzeczach musiałem opowiadać. I okej, rozumiem to wymaganie jakby, rozumiem, że jest to ten moment roli autora, w którym on musi tak wystąpić, tak, i musi grzmieć z ambony, bo taki jest moment, no ale też jednak budzi to moje jakieś tam wątpliwości i nie jest dla mnie wcale takie oczywiste, ale dla mnie oczywiste chyba nic nie jest. A jakie wątpliwości budzi? Takie, czy ja naprawdę muszę. Czy to jest tak, że całe życie, jak jesteś nieheteronormatywny, to czy naprawdę całe życie musisz dawać te świadectwa, jak się żwałtujesz? Tak? Po co? Czy osoby heteroseksualne muszą tak całe życie stawać sobie i mówić, słuchajcie, ale nas tutaj coś się dzieje, tak? Ale my jesteśmy tacy, ale jest tak. No nie muszą całe życie tworzyć konstrukcji opowieści wokół samego siebie. Tak? To jest też takie, jestem przyzwyczajony do opowiadania o samym sobie poprzez moją seksualność. No nie, czasem wolałbym powiedzieć o tym, że ja lubię słodkie kotki na fejsie, tak? Oglądać i mogę godzinę spędzić na przewijaniu piesków na fejsie bawiących się i labradorków, a labradorki są super, więc jakby, no nie, człowiek całe życie musi opowiadać o swojej seksualności, jakby kurde, naprawdę ile można, tak? Oczywiście no, pisząc taką książkę i wchodzą na takie tematy, no to jest jasne, że to się dzieje jakby i że musisz wystąpić w tej roli. No, nie jest to coś, o czym marzysz całe życie na pewno. No dobrze, a teraz tak zareagowałeś, że trudno się zgodzić z tym na pewno, czy historia dogoniła rzeczywistość, czy nie, ale czas mamy paskudne i wygląda na to, że w najbliższych miesiącach i latach niestety lepiej nie będzie, bo wydaje się, że gros społeczeństwa nie jest zainteresowane okazywaniem wsparcia osobom LGBT i generalnie jakimś przynajmniej intelektualnym szturmem na to wszystko, co się w tej chwili wylewa z bardzo wielu mediów rządowych. No to co dalej? Ale z czym? Z sytuacją, w której się znaleźliśmy. Ja nie wiem, bo ja tu jestem pisarzem w tej chwili, a nie profetą. Chociaż oczywiście podobno od pisarzy jakoś bardziej się wymaga takich umiejętności przewidywania rzeczywistości. Ja sobie zastanawiam się, na ile oczywiście starczy nam pary, tak? To znaczy jest jasne, że zmienił się dyskurs podstawowy. To znaczy dyskurs podstawowy przestał wyglądać tak, że my... Ja przepraszam, że będę mówił jakieś my, to jest ohydne, ale okej, nie mam innego wyjścia. Że my już nie mówimy, dajcie nam tam 75% naszej prawie, czy 25% to nie teraz, my sobie poczekamy, tylko my mówimy nie. 100% praw ogólnie rozpierdalajcie, jak nie. Tyle. Oczywiście, że to zmniejszy nam grupę wsparcia, tak? Tą grupę sprzymierzeńców, sojuszników, sojuszniczek, jakkolwiek by ich nie nazywać, że to zmniejszy, no bo to też pokaże, na ile oni są w stanie zaakceptować to, że my chcemy po prostu samego życia, mówiąc o Zofię Naukowską. I okej. Jakby wrócimy troszeczkę, my się trochę cofniemy, my się w ostatnich latach w ogóle dzięki rządom, jakie mamy, cofnęliśmy, więc jakby my się cofamy też do podstaw.
My się cofamy do podstawowej kwestii. My nie mówimy już o jakichś prawach i negocjowaniu, tylko mówimy o 100%. I no, początek będzie oczywiście silny backlash, a jak to dalej pójdzie, to nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakby, bo ja sobie mam taką ładną oczywiście opowieść, ponieważ na ten temat, ponieważ jakiś czas temu Mikołaj Grynberg w Poufnych napisał takie sformułowanie, użył, że żyjemy w nowym międzywojniu. I ja sobie pozwalam od Mikołaja zapożyczyć to określenie i też mówię to samo. My żyjemy w nowym międzywojniu, tylko ze względu na to, że człowiek dłużej żyje, to nam się ono wydłużyło troszeczkę. I jakby ja czekam na ten moment, kiedy się okaże, że to sformułowanie jest prawdziwe. Tak sobie myślę, że my doczekamy chyba takiego momentu. Oczywiście, czy to będzie spowodowane konfliktem klimatycznym, czy to będzie spowodowane jakimś innym konfliktem cybernetycznym i tak dalej, no to to jest kwestia oczywiście nie do przewidzenia, ale ja nie mam żadnej optymistycznej nie recepty, ale żadnego optymistycznego widzenia, żadnej optymistycznej wizji przyszłości. Ale bardzo się cieszę, jestem bardzo dumny z tych wszystkich osób, które pokazały w ostatnich tygodniach, że można wpłynąć na zmianę dyskursu i myślenia tej takiej klasy wyznającej zasady ciepłej wody w kranie. Jestem tym absolutnie zachwycony, bo ta klasa ciepłej wody w kranie nagle zobaczyła, że to zrobiła za mało, że właściwie nie zrobiła niczego, że właściwie to, co powinna zrobić, to powinna przeprosić najpierw. I część z nich to robi. To mnie zaskakuje, że część osób była, okazuje się, że jest na tyle dojrzała, że może to dostrzec. Możemy mówić, tak jak ja miałem na spotkaniu z Zygmuntem Juszewskim, możemy mówić, ja tam zacząłem jakieś takie, że ja mówię do Zygmunta, że no, że my musimy coś, ja tak się patrzę na Zygmunta, mówię, nie Zygmunt, nie my, wy. No i nagle się okazuje, że Zygmunt wie, o co chodzi, tak? I może, że te osoby wpłynęły na tą zmianę dyskursu i sposobów myślenia, nie tyle ją radykalizują, bo słowo radykalne to radykalne, nie, znaczy no, bardzo konserwatywne prawa i konserwatywne wartości, wbrew pozorom, ale że w jakiś sposób te negocjacje zostały zakończone właśnie, to jest super, bo to rodzi nowe możliwości dla języka, opowieści, mówienia, myślenia, a oczywiście robi się bardzo niebezpiecznie, no, ale jakby kiedy mamy wojnę o prawa, tak, o ruch wolnościowy, no to żaden ruch wolnościowy bez jakiejś rozpierdolki nie przeszedł przez historię. Właśnie jest to niezwykle irytujące, muszę przyznać od siebie, kiedy się czyta te komentarze, że nie można się w jakikolwiek sposób radykalizować, albo trzeba jednak się wyciszyć, działać umiarkowanie, bo w ten sposób może uda się zdobyć dla swoich postulatów większe poparcie, ale wydaje mi się to reiteratom i chowaniem głowy w piasek, to znaczy w ten sposób niczego się nie wywalczy, ale być może, zapytam Cię jako profeta i eksperta teraz, którym nie chcesz być, no, że jednak jest jakaś nadzieja w tych młodych ludziach, którzy, jak to fajnie powiedziała akurat Dorota Masłowska, wystawiają w tej walce o prawa i o normalność to, co mają najcenniejszego, czyli własne ciało, po to, żeby po prostu pokazać, że to nie jest zabawa w kotka i myszkę, tylko po prostu potrzeba bycia tu i teraz całym sobą. No, one by ci powiedziały pewnie, że nie walczą żadną normalność, bo normalność to wiesz, ktoś nam kiedyś nam wymyślił i opowiedział. My cały czas pracujemy na ciele i na naszym życiu, tak? Znaczy to cały czas pracujemy na autobiografiach, tak? Opowiadając nasze historie, pracujemy na naszym ciele, idąc na manifestacje i siadając w tam pierwszym rzędzie i czekając, aż nas na ziole zaczną nas rzucać brukiem. Jakby, no, to jest cały czas jakby pracujesz na materii absolutnie własnej, intymnej, którą musisz wystawiać na światło dzienne. I ja jestem do tego jakoś tam przyzwyczajony, ale no to nie jest absolutnie komfortowe, tak? I dlatego mówimy o takich zjawiskach jak stres mniejszościowy na przykład, tak? Czyli to, że większość osób nieheteronormatywnych, 70% młodych ma myśli samobójcze. Większość z nas jest lękowa i na jakichś terapiach i tak dalej. Większość z nas miała na myśli samobójcze to minimum, tak? Jakiś taki rodzaj jebanego PTSD.
tak, że cały czas się gdzieś tam boi, że ci kurwa wyskoczy ktoś z boku. Ja od razu przeklinam, ponieważ jest mi łatwiej jakby w ogóle to znieść mentalnie, o czym muszę mówić. Więc jakby tutaj przepraszam językiem, ale jebać to. To właśnie pokazują ci młodzi ludzie, że oni bardzo szybko się temu sprzeciwiają, mam wrażenie, tak? To znaczy coś, co ja się mogę sprzeciwić, mają 34 lata, oni robią mając 20 lat, bo oni już mają tego dość. Ja w wieku 20 lat mówiłem, nie, ja będę taki grzeczny, potulny i w ogóle tutaj nie będziemy tacy no nie wiem, żądający jakby czy coś. No. A oni już teraz mają tego dość, ponieważ oni już dorastali w takiej rzeczywistości, w której musieli się cały czas przebijać. My się ukrywaliśmy, moje pokolenie się ukrywało, ich pokolenie od początku wali, tak? Więc jakby super, nie walcz, każdy walczy o swoje, każdy walczy o swoją własną normalność. Ja bym bardzo nie chciał, żeby było normalnie, bo to znaczy, że ja tą normalność sam napisałem, sam ją opowiedziałem, ale z drugiej strony każdy z nas chce jakichś praw, każdy z nas chce żyć w miarę godnie. Myślę, że to jest taki dobrostan, jest najważniejszy w tym momencie. No i wiecie, no co, wyszarpiemy to jakoś, tak? To nie chodzi już o to, bo to właśnie o to chodzi, że już nie będziemy zaprosić, tylko po prostu to jakoś wyszarpiemy. Chudwa jak. Zobaczymy, ale to nie jest moment, żeby zastanawiać się, jak to będzie później. No już na pewno nie jest. To może teraz, zanim Państwu oddam głos, jeszcze nie. Jeszcze wiem, że jesteś w gotowości, ale jeszcze chwilkę, bo chciałem Cię zapytać o to, co dalej z Twoim pisaniem. To znaczy, rozmawialiśmy już o odbiorze książki, o tym, że wydarzyło się to wszystko, czego się spodziewałeś, ale czy cokolwiek jest w stanie powstrzymać Cię przed dalszym pisaniem, czy jesteś już na tej drodze, nie chciałem powiedzieć ku przepaści, ale ku kolejnej książce i ku kolejnym tematom? No, kolejna książka to jest jakiś rodzaj przepaści. Nawet to jest bardzo trafna metafora, że książka to nie jest zdobywanie szczytów, to jest jakby dochodzenie do przepaści i oglądanie, czy ktoś nam pomoże nie runąć w dół. Tak, niestety dla samego siebie ja chcę napisać. Właściwie nie, że ja chcę napisać, ja chcę skończyć rzecz, na którym ja cały czas gdzieś tam pracowałem, czyli właśnie historia osób nieheteronormatywnych. Mam też dwa inne tematy rozpoczęte. Oczywiście wszystkie będą naruszać jakieś tam takie rzeczy dotyczące narodu, etnii naszych, mitów. No, będą gdzieś tam podgryzać polskość. Więc jeżeli warunki finansowo-społeczne pozwolą, no to tak co dwa lata, rok, dwa, ja od lat pracuję nad tymi rzeczami. Jakby też nigdy nie miałem takiej odwagi w sobie, bo ja jestem człowiekiem raczej mało odważnym. Znaczy, na tyle mało odważnym, że ja mogę stanąć w pierwszym rzędzie na manifestacji, ja nie mam żadnego problemu, to nie o to chodzi, ale mało odważnym, jeżeli chodzi o własne pisanie. I raczej wątpiącym w ogóle w jego sens, więc trochę teraz widzę, że mogę sobie pozwolić na to pisanie, ale no, jeżeli będą warunki, to bardzo chętnie. Jeszcze gdzieś tam tą polskość podgryzam sobie, chociaż w literaturze, tak? No bo ona jest tak spiżowa, że zębami ją ciężko ugryźć. Ale rozumiem, że tego, co to będzie, nie powiemy, bo jak słyszeliśmy dzisiaj, nikt nie pomaga, a czy wszyscy przeszkadzają, więc to będzie powstawało w tajemnicy, a potem nagle bum, erupcja i jest. To znaczy pierwsza książka dotycząca kolonialnej przeszłości Polski i naszych podbojów afrykańskich, to jest już tam powoli zapowiadana, tak? No a kolejne zobaczymy. No, tak, nie, też, no też mam to takie, że nie mogę tak bardzo open source działać niestety na tym rynku. A ta historia o podbojach kolonialnych, o tych marzeniach, o tym, żeby Polska miała kolonię, to gruby temacik. Bardzo się dobrze wpisuje w tę narrację Wielkiej Polski, którą niektórzy teraz tworzą, więc... No tak, ja sobie zdaję sprawę z tego, że te tematy odżywają co jakiś czas. A my rzeczywiście bardzo byliśmy za tym, żeby gdzieś tą kolonię znaleźć, ale powody, dla jakich myśmy chcieli znaleźć tę kolonię, to są dopiero. To nie jest ciekawe, nie jest ciekawe to, że myśmy tam chcieli kupować kawałek Madagaskaru czy Kamerun dostać od Ligi Narodów. To nie jest ciekawe. Żeby tam Żydów polskich wysłać, tak, czy nie? No,
biednych Żydów. Mieliśmy bardzo, bardzo wiele ciekawych pomysłów, co my możemy z tą ziemią i tej ziemi zrobić. To jest dopiero fascynujące. I kto w tym brał udział. I rozumiem, że o tym też jest dużo w prasie sprzed wojny? Na szczęście tutaj też są, no tutaj są w ogóle archiwa przeróżne akurat. Tutaj źródeł archiwalnych jest pod dostatkiem, ponieważ 2 miliony ludzi było w ulicy morskiej kolonialnej, domagało się kolonii, chodzili w marszach i marzyli o tym, że i wpłacali pieniądze do magazynu Murzynek i marzyli o tym, że dzieci murzyńskie odmachają w tam Kongo czy gdzieś. Co to był magazyn Murzynek? Magazyn Murzynek był to misyjny magazyn przeprowadzony przez 30 lat przez siostrę Urszulę Leduchowską, bardzo zamożną kobietę zresztą, poświęcony misjom afrykańskim, wspierający tę misję. Rzeczywiście całkiem sensowny, bo zadziwiający jest to, jak mało jest to makotarsistowskiego dyskursu, jest trochę taki wyższościowy, ale no, taki bardzo sympatyczny magazyn wychodził, takie małe gazetki to były do dzieci skierowane, rozchodziło się w sporym nakładzie. No i co, no i wspierało tę misję. Tylko nazwa taka mało przyjazna, przynajmniej z dzisiejszego punktu widzenia. No tak, no ale co, magazyn czarny? No nie wiem, ale tak ciekawy pomysł. Dobrze, pisarz Szot nam się rozpędza, jak słyszymy. W najbliższych latach możemy spodziewać się kolejnego podgryzania polskości i przełamywania tabu, ale teraz może wróćmy jeszcze na chwilę przed pytaniami od Państwa do tej pierwszej jego opowieści zawartej w książce, czyli Panny doktor Sadowskiej, poprosimy jeszcze Katarzynę Hermanu fragment. Tak, tak, jednak pani przeczyta. Naprawdę. Tak. Jednym ze sposobów na promocję kobiecego automobilizmu miał być zorganizowany specjalnie dla nich rajd. Pierwsza jazda konkursowa pań, firmowana przez Automobil Klub Polski, odbywa się 27 czerwca 1926 roku na trasie Warszawa-Łomża-Warszawa. Do przebycia dystans 305 km. 16 uczestniczek, słowami 16. Panowie dostali żółtaczki z zazdrości, bo też było czego. Na pierwszy w Polsce rajd męski pojechało 6, w nawiasie 6 samochodów, na drugi 9, w nawiasie 9. Historycznego dnia 27 czerwca smętny deszczyk padał sobie spokojnie od rana w pięknych kałużach porozlewanych szeroko na sławnych warszawskich brukach przeglądało się szare niebo, pisze korespondent miesięcznika Auto. Na zdjęciu bez trudu można rozpoznać Zofię Sadowską. Stoi w pierwszym rzędzie, od pozostałych uczestniczek odróżnia ją nakrycie głowy. Ona jedna jest w kaszkiecie przypominającym policyjną czapkę. Wydaje się pochmurniejsza niż na zbiorowym zdjęciu zrobionym tuż przed wyścigiem. Dziennikarz magazynu motoryzacyjnego nie ukrywa zaskoczenia umiejętnościami pań. Koło samochodów uwijają się kierowniczynie. Wszystkie spokojne i wesołe. Żadnych nerwów ani spazmów. Te rzeczy, zdaje się, przechodzą do historii od czasu wynalezienia samochodów. Dobra forma pań udziela się wszystkim, nawet potęgujący się deszcz nie wygląda już tak strasznie. A potem w drogę. Straszliwą drogę, czyhającą na samochód kocimi łbami, kolejami, potwornymi wybojami. Niejeden mężczyzna uląkłby się tej jazdy, a damy się nie ulękły. Bo czyż może równać się Lefjeld z Bogusławską, która w tak straszliwych warunkach jazdy uzyskała na swojej lanci średnią prędkość etapową 60 km na godzinę? A czy Grabowski prowadził lepiej, na którym rajdzie Fiata, niż to uczyniły Sadowska, Siele albo Marchlewska? Na trasę z benzynowymi amazonkami wyjeżdża korespondent Rzeczpospolitej. Odbywa podróż z panną doktor Sadowską, choć nie ma na to ochoty. Zgodnie z planem, podpisany pseudonimem Ika, dziennikarz miał towarzyszyć Marii Poradowskiej. Jednak w jej samochodzie brakuje miejsca. Znajduje się przypadkowo w aucie Sadowskiej. Grymasząc, Ika dołącza do załogi panny doktor. W automobilu Sadowskiej, oprócz szoferki, zasiadają działacz Automobil Klubu Polskiego kapitan Włodzimierz Boski i komisarz rajdowy porucznik Krasiński. Kazali przyjechać na 6:00, a ruszamy na 5 przed 8:00.
mruczy niezadowolona Sadowska. Rozpoczynają rajd rundą honorową. Przez krakowskie przedmieście i most Kierbedzia samochody jadą pod wiadukt na ulicy Jagiellońskiej. Tu jest linia startu i mety. Tutaj też rozpętuje się istna orgia fotografowania. Razem, z osobna, z przodu, z tyłu i już sam nie wiem jak. Panie stremowane, nieupudrowane, jednak bohatersko poddają się tej operacji. Ruszają. 20 km od startu w Jabłonnie same katastrofy. Najpierw pociąg towarowy tarasuje szosę, a chwilę później Sadowska, słuchając uwag Pana Boskiego, uczyniła właśnie nie to, co należało i motor raptem stanął. To wszystko Pan kapitan winien, użala się Sadowska. Po kilkunastu minutach znowu muszą się zatrzymać. Podwiązka mi się odpięła, oświadcza Pani doktor, oddalając się majestatycznie w stronę pobliskich zarośli. Fiat, kierowany fizycznie przez Pannę Sadowską, a moralnie przez kapitana Boskiego, powoli mija kolejne wsie. Dla towarzyszących mężczyzn za wolno. Doktorska jazda, mruczy sąsiad dziennikarza, dogryzając resztę orzechów. Dojeżdżają do Łomży, gdzie na placu przed starostwem parkują obłocone maszyny, a w restauracji już strzelają korki od szampana. Po krótkiej przerwie ruszają dalej. Poprawia się nawierzchnia drogi, więc Sadowska znacznie przyspiesza. Za 20 km za Łomżą nader miłe spotkanie. Jakiś obywatel ziemski, stojąc tuż przy szosie, rzuca dobijającego go samochodów róże. Róże te, jakkolwiek boleśnie mnie uderzyły w sam nos, najlepszą po sobie pozostawiły pamięć. Po ponad 8 godzinach docierają z powrotem do Warszawy. Wszystkie samochody przejeżdżają w defiladzie Most Poniatowskiego i skręcają w Aleje Ujazdowskie. Sensację wzbudził ten brudny kondukt nie lada, w szczególności zaś nasz samochód. Brakowało mi jedynie Bazewicza na pomocnika szofera, wówczas bowiem mógłbym stanąć do konkursu sensacji pewny zwycięstwa. Józef Bazewicz, nieudolny kartograf, którego mapy i plany były krytycznie oceniane pod względem technicznym, stał się w drugiej połowie lat 20. postacią często wyśmiewaną w niepośrednich żartach prasowych i przez kabarety. Profesor Mapazewicz w haremie to jeden z wielu nagłówków, które przyciągały czytelników. Bazewicz, podobnie jak Sadowska, sądził się ze swoimi adwersarzami, co tylko podsycało nieprzychylne mu nastroje. Zofia Sadowska osiągnęła średnią prędkość 43,57 km na godzinę i kończy rajd z 22 punktami karnymi. Zajmuje 8 miejsce ex aequo z 7 innymi paniami. Ekspres poranny pisze pod jej zdjęciem. Panna doktor Sadowska zamieniła powozik jednokonny na Fiata 501, ale nagrody nie zdobyła. Relacja korespondenta Rzeczpospolitej pokazuje, jaką sensację nieustannie budziła ówcześnie Sadowska. Musiała mieć tego świadomość, a jednak wzięła udział w rajdzie, który, jak to można było od początku się spodziewać, był atrakcyjnym tematem dla prasy. Katarzyna Herman, bardzo dziękujemy. Tak sobie pomyślałem, bo tego, co przed chwilą powiedziałem, że podsyczać to też jest taki dobry czasownik, właściwie przed chwilą stworzony, który i oddawał napięcie i atmosferę wokół Sadowskiej w latach 23-24 i to, co ty opowiadałeś na temat przyjęcia książki, tego, co się dzieje w internecie itp. Itd. Więc takie podsyczanie to może nie jest jakieś głupie słowo. W międzywojniu mówimy o podskakiwanie bardziej, podskakiwacza. No, też ładne. Nie, ale nie bądźmy tak źli na osoby z internetu anonimowe. No jeszcze mi się spodobało panie stremowane, nieupudrowane. To też taki bardzo na pewno istotny element w tym reportażu z jazdy, teraz sobie przypomniałem.
Dobrze, teraz czas na pytania do Wojtka. Czy są jakieś pytania z sali, zanim oddamy głos internautom? O, są. Wspaniale. Dobry wieczór. Ja chciałam się spytać, bo mówi Pan, że powstawanie książki zajęło 10 lat. Ciężko było z materiałami, ciężko było z pomocą. Czy nie miał Pan takiego momentu, że stwierdził, że może kurczę, może jednak to się nie uda, może jednak zostanę przy zdaniem Szota, przy prowadzeniu i męczeniu innych autorów, może ja nie zostanę tym autorem? Znaczy nigdy nie było takiego myślenia, że ja nie zostanę autorem, bo jakbyś tam coś na pewno skończyć, kiedyś wiedziałem, że skończę choćby małą etiutkę, ale tak, ja zarzucałem pracę nad Sadowską wielokrotnie, jakby. Gdyby nie to, że w pewnym momencie musiałem przenieść z jednego dysku twardego na drugi dysk twardy dane i nagle się okazało, że mam 1,5 terabajta danych dotyczących książek, których nie napisałem i trzeba było to uporządkować. Tak przy tym przerzucaniu bez 2 lata temu pomyślałem, nie, coś to może skończyć, bo tak ile te dane można przerzucać z jednego laptopa na drugi laptop, jak one się tak pisują, 2 lata. I mimo, że to brzmi jak wymyślona na użytek tego pytania odpowiedź, to rzeczywiście tak było. Jakby stwierdziłem, że dobra, mamy folder numer 1 i kończymy to, co jest w folderze numer 1, a później będziemy kończyć foldery kolejne. Ja mam jakieś poczucie, że chcę pokończyć różne rzeczy, które zaczynałem w życiu, jak jeszcze kończyłem studiować, czy studiowałem, a z tego względu, że no, nie wiadomo jakby, jakie to życie będzie w przyszłości i na razie mam na tyle dobrą sytuację, że w ogóle mogę sobie na to pozwolić, czy mogłem pozwolić, więc też to było dla mnie bardzo istotne. No ale takich momentów jakby ja też nie mogłem patrzeć w ogóle na to, co napisałem jako 26-7-latek w temat Zofii. Gdyby nie Michał Olech, który się zgłasza, mam nadzieję też, że nie do opowieści o mojej indolencji pisarskiej. Może chcemy tego? Nie, nie chcecie. Gdyby nie Michał, który to przeorał jakby, to ja w ogóle sam wobec siebie się tak tego tekstu wstydziłem, że no... Ja bym nigdy do niego drugi raz nie usiadł, więc, no, ale sam Michała wymyśliłem. No to Michał, bardzo proszę, nie wiem, gdzie jest mikrofon, ale... Co, jest tyle wątków, które musisz poruszyć, że... Dobra, to wyjmuj się notatniki. Ta książka jest beznadziejna przede wszystkim z kilku powodów. Nie dam ci tej satysfakcji odpowiednie się jako pisarz. Potrzebuję w tym momencie językoznawcy. Poruszyłeś temat języka, którym się posługujemy i tego, jak łatwo o wpadki nawet przy mając dobre intencje. Jestem ciekawy, czy są jakieś takie konkretne elementy języka, którym się posługujemy przy innymi mediami dotyczących osób nieheteronormatywnych. Czy są jakieś konkretne elementy, które cię frustrują i czy może jest coś, o czym właśnie powinniśmy w pierwszej kolejności, w ogóle o czym powinniśmy myśleć, kiedy mówimy o tym dyskursie LGBT+, albo o tych osobach, o nas. Tak właśnie, to my, nas, jakby tworzenie tych grup wspólnych, takie z nadzieją na przykład, że my, chyba najbardziej mnie drażni to my, najbardziej drażni mnie to, kiedy osoby heteroseksualne mówią nagle jakieś my. Sobie myślę, ale nie, kurwa, to nie jest wasze doświadczenie w ogóle. Wy nie macie doświadczenia, że 20-30 lat w świecie pełnym opresji, jakby. Przestańcie tam my mówić, tak? My tutaj, nie, my dla was, tak? Nie podczepiajcie się pod to doświadczenie, bo nie warto w ogóle, tak? Jakby nie zrozumiecie. Nie lubię tego mówić, że my rozumiemy. My wiemy, jak jest, a my jesteśmy blisko gdzieś tam, jesteśmy w stanie doszczyć, tak? Ale że my was rozumiemy, no nie jesteście w stanie nas zrozumieć. I dlatego właśnie ten opór tak wygląda teraz, jak wygląda. Po prostu nie jesteście w stanie tego zrozumieć. Tyle, przestańcie sobie uzurpować prawo do tego. Więc jakby, a jeżeli chodzi o język konkretny, to każdemu dowolnie, tak? Niestety rzeczywistość jest taka, że trzeba bardzo teraz, niestety, ale dopytać, jak osoba chce na przykład, tak? Rzeczywiście to jest super, że teraz to pokazano. Mi też to gdzieś tam pokazało, ja się przez wiele lat lubiłem to słowo gej, jakby. I tak sobie to słowo gej międliło się nade mną namiętnie przez lata, a ja go nie cierpię, nie trawię tego słowa. Są dla mnie jakimś ohydkiem w ogóle językowym.
I tak mi dobrze z tym, że mogę powiedzieć, że jestem osobą nieheteronormatywną. Naprawdę jest mi tak wspaniale z tym, że nie muszę tutaj nic dokładnie dookreślać jakby, tak? No, ona jest tak pojemna, jednocześnie oddaje to o czym ja myślę. Że to mi się bardzo podoba. Ja sobie teraz to słowo bardzo chwalę. Tutaj bardzo dużo edukacji na mnie zrobiła Sylwia Hutnik ostatnio właśnie w tej kwestii i bardzo sobie to słowo chwalę. Więc myślę, że takie pierwsze dwie rzeczy, że nietworzenie sztucznych grup wspólnych i drugie to określenie właśnie gej, lesbijka, osoba biseksualna można łatwo zastąpić się określeniem nieheteronormatywna, ponieważ wtedy mamy też osoby queer w tym i to naprawdę wszystkim ułatwi życie. Oczywiście będziemy musieli się, tak jak właśnie zresztą na obrazku tutaj mieliśmy, wyuczyć tego nieheteronormatywna. To jest oczywiście skomplikowane i trochę nam to zajmie, ale im więcej będziemy go używać, tym nam będzie łatwiej. Więc to są dwie podstawowe kwestie, jeżeli chodzi o język. Czy ktoś jeszcze spośród Państwa? Może jeszcze, skoro zostałem wyłany do tablicy, to podzielę się może taką jedną refleksją, która mi teraz przyjdzie do głowy, bo skoro widziałem tę książkę w tej ohydnej wersji, ta ohydna wersja przede wszystkim była to, czym się charakteryzowała, to jest to, że miała masę informacji, to była masa informacji, które były tak naprawdę wycinkiem informacji, bo ta książka nie jest biografią Sadowskiej, wciąż bardzo mało o niej wiemy. Ale w tej pierwszej wersji tych informacji o niej i o tym ogólnym środowisku i o tym samym określeniu było jeszcze więcej. I właśnie zastanawiałem się w trakcie czytania tej książki skończonej, na ile wychodzi tutaj problem jakiegoś takiego przystu informacji, które nam starcza. Bo z jednej strony Wojtek tych informacji wykopał naprawdę dużo w ciągu tych 10 lat. Znaczy kopał mniej, ale wciąż to było trochę spędzonych w kopalniach. Ale z drugiej strony na potrzeby książki trzeba to wykroić tak, żeby to tego czytelnik, żeby czytelnik mógł to jeszcze znieść. A refleksja jest ogólnie tylko taka, że ja z perspektywy czytelnika nigdy bym sobie nie wyobrażał, jak trudno jest właśnie manipulować, przepraszam. To nie jest takie złe słowo. Właśnie, z jednej strony chcemy jak najwięcej informacji ocalić na temat tej osoby i na temat tego problemu, ale zresztą wiemy też, że czytelnik nie wszystko zniesie, nie wszystkiego potrzebuje. I teraz trzeba w jakiś sposób postawić się w roli osoby, która chce uratować historię przed zapomnieniem. Ale z drugiej strony, czy wszystko trzeba ratować? Co będzie, ile tych informacji będzie wystarczające, żeby czytelnik mógł jakąś refleksję z tego wynieść i nie zgubił się przy okazji. Znaczy, to jest dobre pytanie w ogóle takiej szerszej do namysłu o historii, tak? Czy wszystko musimy ratować rzeczywiście, tak? A tak samo, czy każdy budynek, który my uważamy za zabytkowy, musimy naprawdę ocalić? Ja uważam, że absolutnie nie. Że jest wiele elementów, kiedy nie musimy i nie powinniśmy nawet. I tak samo jest z historią. Oczywiście pytanie jest, czy każdą historię trzeba ocalić, tak? Ja chętnie bym nie ocalał Dmowskiego na przykład, tak? Ale to się nie da. A bardziej na poważnie, oczywiście nie możemy mieć też takiego podejścia, że wszystko chce się pokazać i wszystko, co się odkryło, chce się pokazać czytelnikowi i czytelniczce, ale no do tego się też dojrzewa, tak? Jakby jeżeli się przez lata siedzi w tych archiwach, to chce się jednak pokazać wszystko, a później jednak też coś jakiejś komunikacji, komunikatywności. No ale od tego właśnie kolega Michał Olech, koleżanka Juliana Janek-Springer czytały i wykreślały, więc jakby ja się naprawdę bardzo posłusznie poddawałem temu, no bo to jest, książka jest pracą zespołową, tak? A ja, jak mówię na samym początku, lubię pracować z ludźmi, do których mam zaufanie. Jak człowiek dokonuje zaufanie, to już nie robi co, tak? Ja zamykam oczy, po prostu niech ta osoba to robi. Czy teraz przejdziemy do pytań od internautów? Tak. Pani Anka Lechowska pyta, czy Margot to współczesna Sadowska? Margot jest Margot. Sadowska była Sadowska. Też jest tak, że nie mam jeszcze perspektywy, gdybym ja miał powiedzieć już raczej z perspektywy takiej oceny osoby, która
jest kulturoznawcą i widzi jakieś konteksty, no to my jeszcze nie wiemy, do czego nas doprowadzi i samą Margot doprowadzi ta historia. My jeszcze nie wiemy, czym to się skończy, czy jaka będzie kontynuacja, co za wcześnie. Rzeczywiście Margot ma wszystkie cechy, takie kulturowo biorąc, osoby, która może przewodzić rebelii. Rzeczywiście jest tego typu postacią, kiedy czyta się wywiady z nią, jest bardzo świadomą siebie osobą, jest bardzo świadomą możliwości używania mediów, kreacji i tak dalej. I jednocześnie jest osobą, która ma socjometrycznie warunki na to, żeby poprowadzić tłum do rebelii, tak? Więc jakby oczywiście i jest to super. Zofia Sadowska była osobą, która pewnie była mniej skłonna do publicznej manifestacji, ale też nie miała takiej okazji, więc też te czasy były niesprzyjające osobom w ogóle do manifestowania jej indywidualności, a ona została też szybko ukarana. Tu jest ciekawe, że rzeczywiście Margot też dość szybko próbowano ukarać za to, co zrobiło, tak? A teraz neoliberalni idioci próbują ją ukarać ponownie za to, że pokazała faka i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby znowu jest to, że patriarchat i homofobia próbują ukarać odważne osoby, tu nie powiem, że kobiety, ale w ogóle odważne osoby, nienormatywne, próbują ukarać natychmiast. Zofia próbowano ukarać natychmiast, a Margot również jednej i drugiej udało się na razie wywinąć z tej historii. To było to pytanie od internautów, tak? Które mieliśmy na to spotkania. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby? Dużo pytań, ciszę, przepełnioną niepewnością. Czy chciałbyś się coś zapytać? Nie. Nie, ja pytań nie mam. Znaczy ja mam bardzo dużo w życiu pytań, ale staram się je zadawać samemu sobie raczej. Dobrze, proszę Państwa, to będziemy kończyć. Bardzo dziękujemy za 90 prawie minut spotkania. Dziękujemy tym, którzy byli z nami dzięki transmisji na Facebooku. Dziękujemy Państwu, którzy byli z nami na żywo w faktycznym Domu Kultury. Dziękujemy Katarzynie Herban za lekturę trzech fragmentów Pani Rzeczypospolitej. Dziękujemy telefonowi, że zniósł wypowiedzi Pana z spokojem i się nie zmierzył. No i dziękujemy autorowi. Dzisiaj rozmawialiśmy o Pannie dr Sadowskiej w książce Wojciecha Szota. Dzięki. Dziękuję bardzo.